to oni są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Pracownicy służby zdrowia i pogotowia. Wczoraj, 18 maja, była okazja, by im za to podziękować, ale również by pomodlić się w ich intencji. W kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Cieszynie odbyła się msza święta. Jest z jednej strony wsparciem duchowym dla pracowników służby zdrowia, pogotowia i sanepidu, a z drugiej strony podziękowaniem wielu ludzi mieszkających w Cieszynie za ich trud podejmowany w czasie pandemii. Mamy środowisko wielokulturowe i wieloreligijne w Cieszynie, ale to jest jeden z takich głosów, po prostu słów dziękuję, a także modlitwy w intencji tych ludzi. Czyli były takie głosy, jest taka potrzeba, żeby im podziękować właśnie w ten sposób. Były takie głosy, wielokrotnie różni ludzie o to prosili. Czy nie można by było tych ludzi jakoś zebrać? No, trudno jest z tymi ludźmi się skontaktować, którzy będą dzisiaj w kościele, bo oni najczęściej całymi godzinami są na oddziałach szpitalnych, albo w karetkach pogotowia, albo też przy telefonach sanepidu. Mszy świętej miał przewodniczyć biskup Roman Pindel, jednak ze względów zdrowotnych biskup nie mógł w niej uczestniczyć. Ostatecznie mszy świętej przewodniczył ksiądz Marek Studencki, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej. Będą koncelebrować mszę świętą księża, którym, no, można powiedzieć, uratowano życie na oddziale covidowym naszego szpitala. Nie wiem, czy wszyscy się zjawią, ale będą trzej kapłani, którzy leżeli tutaj na tym oddziale i uratowano im życie. Poprosiłem, no, chyba symbol naszej walki z covidem w naszym mieście, ale nie tylko, panią dr Schlauer, ordynatorkę od wielu lat już oddziału zakaźnego, z tymi pielęgniarkami salowymi, ze swoją załogą, która będzie mogła przyjść. No bo wiadomo, że duża część będzie na oddziale zakaźnym, bo chociaż luzują się różnego rodzaju rozporządzenia ograniczające nasze swobody, tam dalej jest front walki. Będzie załoga pogotowia ratunkowego ze swoim dyrektorem. Będą pracownicy sanepidu z panią wicedyrektor sanepidu, będzie dyrektor szpitala, więc będzie przełożona generalna pielęgniarek szpitala. No więc będą takie osoby symboliczne, które reprezentują tą olbrzymią rzeszę pracowników służby zdrowia. Pod koniec mszy świętej pracownikom służby zdrowia oraz sanepidu wręczono symboliczne dary. Chyba nie ma takich darów, jakie moglibyśmy im dać za to wszystko, co dla nas i zrobili, i robią nadal. Wiemy, że służba zdrowia to jest nie tylko poświęcenie, ale to jest służba nigdy nie zapłacona, bo za tyle różnych rzeczy i pozytywnych, i trudów narażenia życia, nie ma czegoś, co moglibyśmy im dać. Więc to będą symboliczne dary. Msza była również transmitowana online. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.